Zbieramy się na palce. Góra. Góra. Spotykamy się na drugiej edycji Zawziętego Kozła. W tamtym roku to był ulewny deszcz, a w tym roku znowu jest niemiłosierny upał. Stąd dzieciaki, których było prawie setka, puściliśmy pierwsze o godzinie 9 już. Które dzieci miały swój tor przeszkód na stadionie, ale bardzo taki rozbudowany, także były zadowolone, ale też bardzo zmęczone. A dorośli startują już za chwilę, czyli pierwsza fala o godzinie 10 i dorosłych jest 200. W około 200, czyli w stosunku do poprzedniego roku zdecydowanie poprawa frekwencji. W przeciwieństwie do poprzedniego roku zrezygnowaliśmy z fali elit i skupiliśmy się na dwóch falach, czyli fala open, gdzie trzeba wykonać wszystkie przeszkody, jak nie to są kary do wykonania, no i fala for fun, która się cieszy chyba największym wzięciem. Dystans jest około 5 km, ale tutaj dystans jakby nie jest tak ważny, tylko najważniejsze są te zaliczenie czy przejście tych przeszkód. No na przykład dwukrotnie przejście przez rzekę, na przykład wspinanie się tutaj po linie. Przerażony jestem, jak to widzę. Plus wilcze doły, wejście na bale słomy wielkie, czołganie się w piaskownicy pod siatką, przejście po pasach transportowych między drzewami rozpiętymi, równoważnia i wiele innych. W przeciwieństwie do poprzedniego roku zrezygnowaliśmy z tych takich ringów czy klatek, nie wiem jak to tak nazwać, bo to było po prostu dla większości osób niewykonalne. Skupiliśmy się w tym roku na przeszkodach takich bardziej naturalnych. Do tej pory w Kędzierzynie nie było tego typu biegów. W tamtym roku to była jakby inicjacja biegu OCR w Kędzierzynie Koźlu. No i patrząc na frekwencję dzisiejszą, no zamierzamy to kontynuować. A, zapomniałem o tym, bo to też nowość. W tym roku ciągniemy jeszcze Trabanta, tak? Czyli przeciąganie auta na jakimś tam krótkim dystansie też jest elementem zaliczania biegu. No hamuje! Nie sprzęgło mu ślizga. Trasa super szybka, warunki jak widać ciężkie, widać to pewnie też po mnie, ale trasa bardzo fajna, płaska, szybka, szybkie przeszkody i fajne schłodzenie w rzece. Jakby było ciut mniejsza temperatura, ale jak pada to wiadomo też jest gorzej dla samego widowiska, też ludzie by nie poprzechodzili po prostu pokibicować jakby padało. Pierwszy raz jestem w tym roku, myślę, że wybiera się znowu. Odchodem.